Wojskowa rozgłośnia radio uprosiła pana generała Stanisława Kopańskiego o wywiad. Dowódca dywizji karpackiej przybył, jak wiemy, niedawno do Wielkiej Brytanii, skąd po krótkim pobycie powraca na Środkowy Wschód. Szczupły, średniego wzrostu, przyjmuje nas w swoim pokoju w małym domku w jednym z prowincjonalnych miasteczek szkockich. Panie generale, czy mogę prosić o opowiedzenie słuchaczom, jak się tworzyło Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie? Tworzyło się ono z tych, którzy zdołali przedostać się z Rumunii lub Węgier przez Grecję lub Jugosławię. Gdy w czerwcu 1940 roku nastąpił upadek Francji, wojsko to z bronią przeszło do Palestyny. Po raz pierwszy w historii naszego wojska mieliśmy komendy uzupełnień w Bejrucie i Haifie. Po reorganizacji i częściowym przezbrojeniu brygada w październiku 1940 roku znalazła się już w Egipcie, gdzie powierzono jej budowę i obronę odcinka na zachód od Aleksandrii. Od połowy sierpnia 1941 roku brygada broni twierdzy Tobruku, walcząc ramię w ramię z Australijczykami i oddziałami brytyjskimi. A jak długo, panie generale, brygada walczyła w pierwszej linii? Przez 7 miesięcy byliśmy w styczności z nieprzyjacielem, w tym 4 miesiące w oblężonym Tobruku, gdzie brygada wytrwała na najtrudniejszym odcinku ponad 10 tygodni. Jest to swego rodzaju rekord, ponieważ zwykle zmieniano tam oddziały co 3 do 5 tygodni. A jak było, panie generale, z uzbrojeniem brygady? Do Palestyny przybyliśmy z Syrii z całkowitym uzbrojeniem francuskim, które stopniowo było zamieniane na brytyjskie. W pustyni poza tym mieliśmy uzbrojenie zdobyczne włoskie i niemieckie. Na Niemcach zdobyliśmy nawet holenderskie karabiny maszynowe przeciwpancerne. Powiem panu, że oddziały piechoty brygady potrafiły zmontować 3 zdobyczne czołgi, a karpacki pułk artylerii zamiast etatowych 24 obsługiwał w Tobruku 49 dział. Każdy z naszych samochodów miał poza etatowym sprzętem po jednym RKM-ie zdobycznym. Panie generale, czy nasi koledzy przywykli do pustynnych warunków klimatycznych? W ciągu dwuletniego pobytu w Syrii, Palestynie, Egipcie i Libii brygada zdobyła nie tylko doświadczenie bojowe, ale nauczyła się również doskonale znosić klimat tych krajów. Prawie każdy przeszedł początkowo gorączkę i zaburzenia żołądkowe, ale nabrał później odporności. Dziś są to żołnierze całkowicie dostosowani do życia i walk w pustyni. A jak, panie generale, było z wyżywieniem? W ogóle było dostateczne. Jedynie w okresie walk o Tobruk odczuwaliśmy brak świeżej wody i warzyw. Przyznam się, że i trochę się nam znudziło paromiesięczne jedzenie mięsa z puszek. Ale i to przeżyło się z uśmiechem. Jaki moment uważa pan generał za szczególnie doniosły dla walk brygady? Szczytowym momentem operacyjnym było przełamanie przez naszą brygadę frontu pod Gazaną. Za sobą opróżnienie całej Cyrenaiki przez nieprzyjaciela. Ważnym momentem moralnym przybycie do Tobruku naczelnego wodza mimo trudów i niebezpieczeństw. Wywarło ono wielkie wrażenie na naszym żołnierzu. Ale były momenty pamiętne dla brygady, choć z całkiem innych powodów. Oto jeden z naszych żołnierzy, kucharz, wilnianin, Kaziuk, bierze w patrolu nocnym do niewoli hrabiego włoskiego. Oto jeden z naszych oficerów w zwykłym kombinezonie przedziera się przez linie nieprzyjacielskie i pozostaje tam przez półtorej doby. U Niemców podaje się za Włocha, u Włochów za Niemca. Panie generale, a co było znamiennego w walkach w pustyni? Przede wszystkim to, że ruchy wojsk odbywały się wyłącznie prawie według busoli. Tak samo jak ruchy okrętów na morzu. Na pustyni jak na morzu nie ma dróg i punktów orientacyjnych. Oficer odpowiedzialny za prowadzenie kolumny samochodowej nosił w brygadzie nazwę oficera nawigacyjnego. Drugą cechą charakterystyczną dla walk na pustyni jest brak przeszkód naturalnych i dlatego konieczność masowego użycia min we wszystkich fazach walki, szczególnie w obronie i odwrocie. A co obecnie, panie generale, dzieje się z brygadą? Obecnie dywizją i znajduje się nadal na Środkowym Wschodzie. Dywizja otrzymała ostatnio potrzebne uzupełnienia z Rosji. Panie generale, jakie wrażenia pan generał wywozi stąd? Jeżeli chodzi o Szkocję, w tym pięknym kraju prawie zapomniałem o wojnie.
Stosunek ludności brytyjskiej do naszego żołnierza uderzył mnie przyjaźnią, serdecznością i życzliwością. Również i nasz żołnierz odpłaca tym samym.